Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Football Manager 2017 oraz powrotu do korzeni. No dobra, bierzemy udział. Witaj Damian, siema Jarek, jak tam, zdrówko? Jarasz zioło? Pierwsze pytanie do prezesa. Jarasz? Jarek! A, kurde, co ty gadasz? Ja kontynuuję sobie spotkanie z zarządem. O chuj, i już nie mogę. O yeah. Ja pierdzielę, ty to albo wczytujemy tą grę, bo dałem dupy, albo ja nie wiem, co się teraz stanie. No i chyba wynikiem 0-0 zakończy się to spotkanie. Tak więc no, remis na wyjeździe z Lechem Poznań, no to jest naprawdę dobry wynik. Tak więc trzeba tutaj, no myślę, jednak wziąć do konsideracji. Próbuję tutaj jakoś wpleść angielskie słowa. Zwoliński, ależ ma akcję Zwoliński! Nie ma spalonego, ja pierdzielę, 1-0! W ostatniej minucie, w doliczonym czasie gry. No i teraz akcja od razu od bramki. Bochniewicz, Praznowski, Małpoń. Ty, on jest czarny. 10 minut do końca. Radwański bez spalonego. Tutaj jest Brymer. Uwaga. I nie ma! Ja jeszcze pogodziłem ze stratą bramki. No jeszcze mamy tutaj rzut rożny na koniec. Pietrzak. Na krótki słupek. Jeszcze dawaj Pietrzak. Starzycki! Juczu! Jest! Jest! Jest brama! 1-0 w ostatnich sekundach spotkania. Ja pierdzielę. Ale nerwy. Ale nerwy. Ale Bytowia musi być teraz załamana. No i to będzie koniec. To będzie koniec i to będzie mizerny spadek Pogoni Szczecin z ligi. I ciekawe, czy tutaj mnie zwolnią teraz po tym meczu. Kurwa, że Korona tutaj ten ma tyle samo punktów. No dawać, może jeszcze, ale Zwoliński, co to było za przyjęcie? Jurczu, ależ się jeszcze stara, skurwysyn, Jurczu. Jurczu, dawaj! Dawaj, jest! Jest! Był! Karczewski! Uff, kurwa mać. Ja już byłem pogodzony ze spadkiem. No zdecydowanie Jurczu graczem meczu, mimo tego, że to on sprowokował karnego. Ile ty masz determinacji? Jeden! Jeden determinacji, a tak się starał w tym meczu. Tak chciał swój błąd z pola karnego naprawić. I naprawił. Czy Pogoń Szczecin jest zainteresowana Wojdakiem? Okej. Okay. Oraz Filipem Szarpakiem. Kurde, no jestem zainteresowany. No i to niestety pokrzyżowało mi plany i to znacznie. No ale tak to już jest w tym FM-ie, że jak nie wiatr w oczy, to chuj w dupę po prostu, moi drodzy. Niestety przeszli do innych drużyn. Reszta zawodników, którzy są tutaj dostępni do wypożyczenia, no nie byli zbyt, no byli chujowi po prostu, no umówmy się. No i teraz Hrien, no... Niestety bardzo słabe to podanie i tutaj straciliśmy piłkę. Jankowski do Wajo. Co ty tutaj odpierdalasz, Wanek? O nie. O nie. Oj, chuj! Skład. Tak więc jedna zmiana za Fojuta, który no już beznadziejnie spisuje się na treningach. Chociaż miał jeden miesiąc, w którym właśnie te atrybuty mu zaczęły rosnąć. No ale jednak to był chyba... To był ostatni spust Fojuta. Błąd za błędem. I jeszcze faul Lincha w polu karnym. Nie, brawo. Brawo, Joel. Jesteś po prostu kozak. I Friesen Bischler.
będzie egzekwował jedenastkę, no i pospisil, dawaj. Jest! Tak jest, obroniony rzut karny. Doskonale. Rzut rożny Kalachur, dośrodkowanie tutaj Jaworski, ale faul Drygasa. Po co faulujecie w polu karnym? I dwa karne już dla Legii, no jeden wybroniony przez Pospisila. No ale raczej dwóch to on już nie wybroni. Wybronił! Dwa karne wybronione. I zobaczmy, rzut rożny Clancy, jest dośrodkowanie. A tutaj faulowany Zwoliński w polu karnym przez Nespora, no i jedenastka. Uwaga! Kto tutaj podchodzi? Hrien. Kurwa, boję się, że spierdoli, ale uwaga, Hrien i spierdolił. No zobaczmy teraz tą kontuzję Clancy'ego i uwaga, ja pierdolę. No nie. No nie. Już tutaj dobrze na treningach się spisywał. Simo, ale tutaj Kobylański bardzo dobrze głową. Jaworski na małej przestrzeni. Kobylański, ależ piła do Kortiego. Korti! O, Kukuła teraz wyjdzie sam na sam. Uwaga, kto tutaj próbował? Wanek, Kukuła! I bramka! Coś ty pospisil odpierdolił. No nie. O, Klindo, bardzo dobry odbiór. I Zwoliński, czy będzie znów asysta? Zwoliński do Kortiego! Korti! O Jezus Maria, nie ma gola! I przed nami, moi drodzy, mały jubileusz. Brak przed 200. meczem w karierze. I przeczytajmy sobie tutaj tą historię. Menedżerowie z długim stażem. No dobra, jebać to. I Matras. Do Dobiasa. Jaworski. Tutaj Dobias rozwija się na treningach. Druga z dystansu, ale gol! Wow! Kamil Drygas, gol nie z tej planety! Matras, długa piłka na Kortiego. I tutaj Jaworski, dobrze głową do Zwolińskiego. Tam już Budzyński wychodzi. Budzyński! Dośrodkowanie Zwoliński! Jest brama! Jest brama! Asysta Budzyńskiego, to jest mój małolat. Ja pierdzielę, to jest mój diamencik, który szlifuje już od ładnych kilku spotkań. Rachmanowicz, skąd kojarzy, kurde, to nazwisko? Lub Aukerir Ciempiryny. Pierwszy Korti. Siedzi. Bardzo dobrze. Ważny jest pierwszy strzelony karny. No wszystkie są ważne. Ja pierdolę. Mitru Juszkin. Ferkwelia. No proszę bardzo, no to jest przecież znany zawodnik. Chociaż? Chyba nie, ale Kozak. Ale uwaga, bo Blazek. Ależ pospisil, ja pierdzielę, zębami to obronił. Jedynki w gardle, ale trzyma się jeszcze chłop mocno, stoi dobrze. No zobaczmy, pierwsza akcja, 22 minuta. Ja na ten mecz ustawiłem tutaj już kluczowe skróty. No, jestem prawie pewien, że wygramy to spotkanie. No ale zobaczmy tą akcję. Tutaj widzę, że Górnik też nie zrobił żadnej przebudowy. Oj, 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 oj! Coś ty odjebał po spisil. Ja pierdziele. No, Kucz zastanawia się, ale ładnie, krótko do Matrasa, VRL. Van Kamp, tam już wychodzi Clancy, ale ach, troszeczkę za późno. Clancy dośrodkowanie, Korti! 2-0 z Legią Warszawa i Korti, druga bramka w tym meczu, szósta w tym sezonie. I Van Kamp. Tutaj w środku Hanslik, dawaj mu piłkę, ale szybciej trzeba było. Hanslik, Korti. Faulowany? Nie, jednak nie było faulu, ale Korti jest brama! I tutaj Matras bardzo ładnie i teraz do przodu, dobrze, do Kortiego, Korti szeroko. Na prawej stronie, dawaj do środka dawaj szybciej. Kurwa, Korti. O Jezus Maria. I niecałe 2 minuty do końca meczu, no fajnie by było jeszcze teraz jakąś akcję dającą nam zwycięską bramkę przeprowadzić. Adeniran, Kobylański. Jest świeży zawodnik na prawej stronie, Kobylański w dryblingu, ależ się utrzymuje pięknie, Kobylański. Dawaj, stary Kownacki w polu karnym, jest! Jest bramka Kownackiego, Kobylański zrobił całą robotę. No zobaczmy, minuta do końca regulaminowego czasu gry. Tutaj na pewno będzie
coś doliczonego, Van Kamp, Hanslik, Van Kamp, Kownacki, już tam Adeniran wychodzi, dawaj mu piłę, Adeniran, kurwa jest! Jest! 3-2, ale ściebałem, że spalony, dobrze siedzi. I skład Górnika Łęczna, Milojewicz, Bartosz, Zemlo, Zając, Markowicz, Błazek i znowu on, Yamaranencie, ale porobili 22 trafienie Frischenbichlera w tym sezonie, a my spadamy aż na 4. miejsce. Ej, przecież spalony jak chuj! Co tutaj sędzia odpierdoliłeś? No zobaczcie na to! Przecież był spalony. Tak więc Szewczyk za Adenirana. O kurwa! Ależ to zjebali. No nie wierzę. Dlaczego? Dlaczego nie w drugą stronę poza boisko, tylko prosto do półko? I tutaj no Kuć już nie miał szans. Też zmiana, Kownacki już na boisku za Figueirasa. Nic z tego, jeszcze pisz, ależ pisz, doskonale! Jego pierwsza bramka chyba w barwach klubu, tak jest. Ależ pisz, doskonale! Gdzie on to jest? Tutaj biegnie, niepilnowany, piłka prosto do niego, z voleja, lewą nogą, od poprzeczki, cudowny strzał pisza. No zobaczmy, Dobias, Van Kamp, faulowany w polu karnym Van Kamp, tak jest! Ja pierdzielę, 93 minuta, ostatnie sekundy meczu. No i chuj. No i zobaczmy. Jak znam swoje szczęście, to chuj, nie szczeli, nie? Korti. Siedzi! Tak jest! Oh yeah! Do środka. Pisz. Znów na prawe skrzydło. Pisz. Pisz, ależ z dystansu, no proszę bardzo. Klasa sama w sobie. Pisz, znów od poprzeczki. Ależ huknął. No kurwa, pięknie, nie? 12 minuta i już Korti kontuzjowany, no on... Oni chyba dostają polecenia po prostu, żeby go kosić, nie? Za każdym jebanym razem. Minus jeden najlepszych przegranych kwalifikuje się do pierwszej rundy Ligi Europy. Nie wiem dlaczego minus jeden, ale jeśli przegramy, to mam nadzieję, że to będziemy my. Yamaharitra. Dziś nie zobaczymy zażartej walki. Dudelange otrzyma ciężkie baty, no w sumie nie ma się co dziwić. Bo jak mają Stolca na napadzie, no to na pewno. I zobaczmy jeszcze kontuzję, 3-4 tygodnie bez Kobeleńskiego. No szkoda, bo już tutaj łapał świetną formę przecież. 5 spotkań, 6 bramek, 3 asysty. 8,06 średnia. Dziękuję, naprawdę dziękuję, Football Manager, kurwa, ty lubisz tak robić. Ileż to już razy tak było. Tak kończy się pierwsza połowa, panowie, no jak nie mamy zastrzeżeń, kurwa, zastrzeżenia same mam. Kurde, pisz, ty jesteś tutaj długodystansowcem, powinieneś wchodzić, o właśnie tak jak teraz, pisz, jest! Dobrze, dobrze pisz, pięknie, pierwsza bramka w tym sezonie naszego młodziutkiego zawodnika, o to właśnie chodzi. Tak więc zobaczmy, jak tutaj Pogoń poradzi sobie na szarży od pierwszych minut i już Adeniran, już się rozpędza Adeniran, niestety za mocno ten pierwszy strzał. Na prawą stronę schodzi, dośrodkowuje, tutaj Traoré, niestety myli się, kurde. Adeniran i znów ten strzał niecelny. Ach, kurde, jeszcze Babeł przed polem karnym. Van Kamp. Hanslik. Jest rzutka! Ajajaj, Van Kamp lewą nogą. Adeniran przed polem karnym. Jebnij! Kurde, jest znów Balimus. Świetne interwencje tego bramkarza. Jeszcze tutaj Klindo. Adeniran. Adeniran znów ze strzałem, ale Balimus. Wrzutka, Babeł! Jeszcze tam Adeniran. Raubal, co tutaj się dzieje w polu karnym? Ileż to już strzałów. Van Kamp. Babeł, nie ma spalonego. Ależ Babeł. Ale świetne przejęcie, jest już znów Babeł, poprzeczka! Na maksimum swoich możliwości, jest ośrodkowanie, Babeł nie zdążył, jeszcze tutaj Raubal ze skrzydła, ja pierdzielę! Ach, tutaj jeszcze Adeniran przed polem karnym, słupek! Rzut wolny, Babeł, bezpośredni strzał nad poprzeczką. Van Kamp, Babeł! O Jezu, ale tutaj jeszcze Hanslik dobrze ustawiony, Adeniran! Jest ośrodkowanie, Babeł! I nie ma, ja pierdzielę! Tak jest, Babeł, Van Kamp, może ty, jeszcze Babeł, kurde, jeszcze Babeł. Babeł, ja pierdzielę, ale Balimus, no kurde, co to jest za bramkarz? Raubal,
Dośrodkowanie. Babeł! Kurwa mać. Babeł, świetnie znalazł Raubala. Raubal, pole karne. Wonkamp jest! Pierwszy gol, Wanek. Wonek! Ale strzał. No i Bali Bolimus. No, 34 strzały, kurde, jedna tylko bramka. 17 celnych strzałów i koniec meczu. Legrand, ależ pierwsza akcja w ogóle. Ja pierdzielę, za nie mówiłem. Bo pierwsza akcja w meczu, no to bardzo rzadko jest bramka. Baibin, Liangsu, Ta Haidong, Champing, Weiwei. Kurde, pamiętam ich. Wulej, normalnie. Daba, Oga, Olin, pamiętam ich. Elkeson, Gilardino i Diamanti, dokładnie. I jeszcze Balak? Balaka nie pamiętam. No jak będzie 15, to chuj, kończę odcinek. 15-1. Ale grubo. Koniec meczu. Ta, mhm. Dali z siebie wszystko. Na bank, w chuj. Każdemu, kurwa, agresywnie. Pierdoli mnie to, że wam się to nie podoba. 15-1. Jak można tak przegrywać? Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Siemano.